Raz, dwa, trzy. Szczęść Boże, Piotr Krupa. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Czy Unia nałoży na Rosję kolejne sankcje w związku z konfliktem w Syrii? Na ten temat rozmawiają unijni politycy w Brukseli. Na dwudniowym szczycie Polskę reprezentuje premier Beata Szydło. W związku z rosyjską agresją na Ukrainie i militarnym zaangażowaniem Moskwy w syryjski konflikt pojawia się coraz więcej pytań dotyczących przyszłości relacji Rosji z państwami Unii Europejskiej. Państwa Zachodu wskazują, że Rosjanie wraz z siłami prezydenta Asada bombardują Aleppo, zabijając także cywili. Unia Europejska musi mieć na stole wszystkie opcje, w tym sankcje w związku z rosyjskimi działaniami w Syrii, powiedział przed rozpoczęciem brukselskiego szczytu szef Rady Europejskiej. Dziś nie zapadną decyzje. Ewentualne sankcje to raczej kwestia symbolicznej reakcji na działania Władimira Putina niż realny środek nacisku. Jest to raczej bardziej taka forma manifestacji politycznej, która może mieć znaczenie, ale nie musi. Natomiast jak widzimy kwestie rozmów w sprawie Nord Stream 2, no to widać, że tam, gdzie rzeczywiście Niemcy mogłyby Rosjan uderzyć w to, co by ich bolało, no to tam nie widać większej aktywności. Wskazuje politolog dr habilitowany Aleksander Głogowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj w Berlinie kanclerz Angela Merkel mówiła, że nie wyklucza restrykcji wobec Kremla. Uważam, że nie możemy odrzucać takiej opcji, ale myślę, że nasza jutrzejsza dyskusja skupi się na tym, w jaki sposób możemy pomóc ludziom. Mówimy o działaniach przestępczych, zbrodniach przeciwko ludności cywilnej. Głównym celem musi być teraz pomoc ludziom i trzeba robić wszystko, aby pomóc na przykład Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi, aby dotarł tam konwój humanitarny. Na brukselskim szczycie politycy będą też rozmawiać na temat polityki handlowej Unii, w tym o umowie CETA między Unią Europejską a Kanadą. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk wyraził obawę, że wobec trudności z przekonaniem opinii publicznej do wsparcia wolnego handlu, porozumienie Unii Europejskiej w tej sprawie z Kanadą może być ostatnim tego rodzaju, jakie podpisze Unia. Jeśli nie jesteśmy w stanie przekonać ludzi, że umowy handlowe są w ich interesie, jeśli nie jesteśmy w stanie przekonać ich, że są one po to, by chronić interesy ludzi, nie mamy szans, by zbudować publiczne wsparcie dla wolnego handlu. For free trade. Układ CETA wiąże się z zagrożeniami związanymi z żywnością GMO oraz pogorszeniem sytuacji małych gospodarstw. Kolejna kwestia omawiana w Belgii to kryzys migracyjny. Unia jest podzielona na zwolenników rozdzielania docierających do Europy uchodźców według narzuconych kwot oraz przeciwników takiego rozwiązania. We wrześniu w Bratysławie przywódcy uznali, że należy szukać nowego kompromisu w sprawie migracji. Projekt dokumentu końcowego szczytu wspomina o konieczności wywiązania się przez kraje Unii ze zobowiązań dotyczących relokacji uchodźców. Mowa w nim także o wzmocnieniu granic zewnętrznych Unii i współpracy z Turcją, a także krajami afrykańskimi. 8 godzin przed rozpoczęciem unijnego szczytu we wschodnim Aleppo otwarto 10 korytarzy humanitarnych. Mogą nimi być ewakuowani cywile, jak i rebelianci. Sytuacja w mieście jest dramatyczna. Brak wody, żywności, leków powoduje, że mieszkańcom grozi śmierć nie tylko od rosyjskich bomb, ale także z głodu. Nad wschodnim Aleppo od wtorku cisza. Rosjanie pod wpływem opinii międzynarodowej wstrzymali bombardowania tej części miasta. Miało to, jak zapowiedział przedstawiciel rosyjskiej armii, umożliwić przygotowanie korytarzy ewakuacyjnych. Pozwoli to przedstawicielom Narodów Zjednoczonych i Syryjskiego Czerwonego Półksiężyca wykonać wszystkie działania, które zapewnią usunięcie chorych i rannych, a także ich opiekunów i ludności cywilnej z miasta. 8 korytarzy przeznaczono dla cywilów, 2 dla rebeliantów walczących z reżimem Bashara el-Assada. Korytarze otwarto dzisiaj rano o 7 naszego czasu. Niestety wkrótce potem doszło do ostrzału dróg ewakuacyjnych. Rebelianci, jak również siły rządowe, nawzajem obwiniają się o złamanie ciszy. Rosjanie zdecydowali, że korytarze będą otwarte przez 11 godzin dziennie przez najbliższe 4 dni. To cieszy przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wierzymy, że mamy teraz wszystkie zielone światła, zarówno od Rosjan, syryjskiego rządu oraz od zbrojnych grup związanych z opozycją. Mamy nadzieję, że pierwsze
ewakuacje medyczne będą przeprowadzone już jutro. Chorzy i ranni będą mogli wybrać, czy chcą być ewakuowani do zachodniej części miasta kontrolowanej przez siły rządowe, czy też do Idlibu będącego pod kontrolą opozycji. Rosjanie grożą jednak zamknięciem dróg ewakuacji i wznowieniem bombardowań, jeśli zawieszenie broni rebelianci wykorzystają do przegrupowania swoich sił. We wschodnim Aleppo może być od 6 do 7 tysięcy antyrządowych bojowników, którzy nie chcą opuścić miasta, twierdząc, że jest to zaproszenie do kapitulacji. Ale o wiele więcej jest tam cywilów. Szacuje się, że może być to nawet 275 tysięcy osób, z czego 100 tysięcy to dzieci. Oni proszą o powstrzymanie ataków bombowych, mówi Stefan de Mistura, specjalny wysłannik ONZ do Syrii. Ludzie nie chcą opuszczać swoich domów, oni nie chcą stać się uchodźcami, chcą pozostać na swoim miejscu i proszą, zatrzymajcie bombardowania. Niestety trwałe powstrzymanie bombardowań będzie bardzo trudne do wprowadzenia w najbliższych tygodniach. Minister Obrony Narodowej odpowiedział na oskarżenia opozycji dotyczące zerwania negocjacji z francuskim Airbusem na zakup śmigłowców dla polskiej armii. Minister Antoni Macierewicz z mównicy sejmowej oświadczył, że grupa posłów opozycji działa na rzecz międzynarodowych koncernów przeciw państwu polskiemu. Wniosek o informację rządu w sprawie działań związanych z pozyskaniem śmigłowców dla wojska złożyła Platforma Obywatelska. Partia oskarża rząd o nieudolność w sprawie realizacji kontraktu z francuskim Airbusem. Doprowadziliście do konfliktu z naszym partnerem i sojusznikiem w Unii Europejskiej i w NATO z Francją. Były wiceszef Ministerstwa Obrony Czesław Mroczek z Platformy stwierdził, że interesy rządu Prawa i Sprawiedliwości są sprzeczne z interesami sił zbrojnych i państwa polskiego. Na oskarżenia opozycji odpowiedział minister Antoni Macierewicz. Nigdy jeszcze nie widziałem takiej sytuacji, w której grupa posłów w pełni świadomie, cynicznie i bezwstydnie działa przeciwko państwu polskiemu na rzecz międzynarodowych koncernów. Nawet nie ukrywając, że chodzi o to, by 13,5 miliarda złotych zamiast zasilić polski przemysł, stało się fundamentem rozwoju przemysłu innego państwa. Minister Antoni Macierewicz dodał, że w żadnym dokumencie dotyczącym negocjacji offsetu nie ma ani słowa o 6 tysiącach nowych miejsc pracy, które rzekomo miał w Polsce utworzyć francuski Airbus. To jest systematycznie powtarzana nieprawda. To jest systematycznie powtarzane kłamstwo. Minister odniósł się również do informacji, że były amerykański senator Alfonso D'Amato został wynajęty jako lobbysta przez polską grupę zbrojeniową. Według medialnych informacji D'Amato pracuje równocześnie dla koncernu produkującego śmigłowce Black Hawk. Szef resortu obrony oświadczył, że umowa z lobbystą była w pełni jawna, a D'Amato skutecznie zabiegał o realizację polskich celów związanych ze szczytem NATO. To nie senator D'Amato i jego firma płacił pieniądze jakiemukolwiek polskiemu urzędnikowi. To Polska wynajęła jego firmę, żeby wspierał polskie interesy w Stanach Zjednoczonych. Wyjaśnienia ministra obrony nie usatysfakcjonowały Platformy, która zapowiada wniosek o powołanie komisji śledczej. Miałaby ona zbadać przebieg przetargu na zakup śmigłowców. Tych pytań jest już tyle, tych różnych niejasnych kontaktów ministra Macierewicza w tej sprawie jest tyle, że uważamy, iż komisja śledcza jest jedynym miejscem, które może wyjaśnić tę kwestię. Platformie nie podoba się także decyzja ministerstwa o zakupie śmigłowców w ramach pilnej potrzeby operacyjnej wojska. Resort planuje wydać miliard złotych. Pierwsze maszyny miałyby trafić do żołnierzy już w przyszłym roku. Do rozmów zaproszono zakłady z Mielca i Świdnika, a także francuskiego Airbusa. Każdy z tych zakładów będzie mógł wziąć udział nie tylko w tym przetargu, ale także w wyposażaniu polskich sił. Docelowo resort obrony chce kupić co najmniej 50 śmigłowców, które będą dostosowane do różnych potrzeb wojska. 8 listopada ruszą przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Nie wiadomo, czy sejmowym śledczym na początek uda się przesłuchać jednego z kluczowych świadków, prokurator Barbarę Kijanko. Od dłuższego czasu przebywa ona na zwolnieniu lekarskim.
Do końca roku przed komisją śledczą ma stanąć 22 świadków. Dziś członkowie komisji debatowali m.in. na temat harmonogramu ich przesłuchań. Pierwszym i kluczowym świadkiem ma być prokurator referent Barbara Kijanko. To ona prowadziła sprawę w pierwszej fazie postępowania po zawiadomieniu w sprawie Amber Gold złożonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ustaleń komisji wynika, że prokurator Kijanko od czerwca przebywa na długotrwałym zwolnieniu chorobowym. Świadkowie robią różne uniki. Być może pani prokurator rzeczywiście jest chora. Przepisy prawne przewidują takie sytuacje. Ja skorzystam z każdego instrumentu, który będzie dostępny celem zweryfikowania stanu zdrowia, zweryfikowania tego, czy mimo zaświadczenia pani prokurator może uczestniczyć w przesłuchaniach. Dlaczego prokurator Kijanko to tak ważny świadek? Pani Barbara Kijanko jest prokuratorem dyżurnym tutaj w Gdańsku, który od wielu lat specjalizuje się w umarzaniu spraw dużych. Tak było, jak wskazuje ekspert do spraw bezpieczeństwa Jerzy Kowalski, m.in. w sprawie prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, ale także w sprawie Amber Gold. To prokurator Kijanko w 2009 roku błyskawicznie umorzyła sprawę tej piramidy finansowej. Zawiadomienie złożyła wtedy Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zażalenie w tej sprawie i się okazało, że pani Barbara Kijanko ma za nic sąd, który nakazał zbadać dowody. Na przykład pani Barbara Kijanko nie zbadała sposobu finansowania Amber Golda, nie sprawdziła skrytek, w których powinno być złoto, nie zbadała dokumentów Amber Golda, więc popełniła jedno przestępstwo za drugim i nadal ta pani jest na wolności. Dowiadujemy się, że w 2012 roku, kiedy wybuchła afera Amber Golda, pani Barbara Kijanko uciekła na zwolnienie lekarskie i teraz mamy podobną sytuację. Przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, poseł Małgorzata Wasserman, nie wykluczyła dziś przesłuchania lekarza, który wystawił zwolnienie prokurator Kijanko. Projekt budżetu na przyszły rok trafił do dalszych komisji. Dla opozycji to budżet życzeniowy, na którego realizację rząd nie będzie miał pieniędzy. To budżet, dzięki któremu możliwe będzie kontynuowanie rozpoczętych programów, takich jak Rodzina 500+, odpowiadali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano dochody na poziomie 325 miliardów złotych i wydatki w wysokości 384,5 miliarda. Przyszłoroczny deficyt ma wynieść 59 miliardów 300 milionów złotych. Założono także, że gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,6% przy inflacji 1,3%. Przewidziany jest także znaczący wzrost poziomu wynagrodzeń i dalszy spadek bezrobocia, które dziś jest na najniższym od wielu lat poziomie. Budżet przewiduje kontynuację programu Rodzina 500+, finansowanie programu Mieszkanie Plus oraz obniżenie wieku emerytalnego. To budżet przetrwania, mówiła tuż przed głosowaniem Paulina Henik-Kloska z Nowoczesnej. Co będziecie musieli zrobić? Będziecie musieli podnieść podatki. I dzisiaj już dobrze o tym wiecie. I kamuflaż w postaci podatku jednolitego nic wam nie da, bo Polacy potrafią liczyć. I policzą, że to właśnie tam na jeszcze następny rok ukryjecie ogromne koszty, które właśnie uderzą po ich kieszeniach. Jednak zgodnie z założeniami nowego podatku jednolitego łączne obciążenie z tytułu składek społecznych oraz PIT ma zmaleć o połowę. Niestety podatek jednolity nie będzie wprowadzony w przyszłym roku, zresztą tak jak nie będzie podniesiona kwota wolna od podatku. To właśnie wytknęła rządowi Krystyna Skowrońska z Platformy Obywatelskiej. Co państwo jeszcze proponujecie w ustawie budżetowej? 23% VAT. To kwota około 8 miliardów złotych wyciągnięta z kieszeni Polaków. Brak kwoty wolnej w roku 2017 podwyższenia to 24 miliardy wyciągnięte z kieszeni podatników. To jedynie podwyżki dla nauczycieli około 20 zł. To Platforma Obywatelska podniosła VAT do 23% i mimo wcześniejszych obietnic nie wróciła do niższej stawki, przypomniał Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W tym budżecie, pierwszym budżecie rządu Prawa i Sprawiedliwości, udało się zapisać, znaleźć 40 miliardów złotych na politykę prorodzinną, z tego 23,5 miliarda na program 500+. Czy prawdą jest, że w tym budżecie jest miliard złotych na budownictwo mieszkaniowe, z tym 200 milionów na nowy program Mieszkanie Plus? Czy prawdą jest, że w tym budżecie jest ponad 500 milionów złotych na darmowe leki dla seniorów, że są pieniądze na podwyżki dla pielęgniarek i dla służb mundurowych, że jest 1,5 miliarda złotych na
program modernizacji policji, tak ważny w obliczu oczekiwania bezpieczeństwa przez wszystkich obywateli. Wniosek o odrzucenie projektu budżetu zgłosiła Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Kukiz 15. Do dalszych prac w sejmowych komisjach przeszedł wyłącznie głosami Prawa i Sprawiedliwości. Za nami trzecia i ostatnia debata telewizyjna kandydatów na urząd prezydenta USA. Hillary Clinton i Donald Trump ostro wymieniali poglądy na temat polityki zagranicznej i gospodarki. Hillary Clinton po raz kolejny poparła zabijanie dzieci poczętych. Telewizyjny pojedynek prowadził dziennikarz Fox News Chris Wallace. Hillary Clinton pytała m.in. o związki Donalda Trumpa z Rosją, Putinem i o rosyjskie ataki hakerów Kremla na Stany Zjednoczone. Myślę, Chris, że najważniejszym pytaniem tego wieczoru jest, czy Donald przyzna i potępi to, co robią Rosjanie i przyzna, że nie korzysta z pomocy Putina, by wygrać te wybory. Ona była zwolenniczką otwartych granic. Nic, jak możemy teraz mówić o Putinie? Czekajcie, bo to się skończy wymknięciem się spod kontroli. Nie znam Putina, to prawda, że powiedział miłe rzeczy o mnie, ale ja go nie znam. Jeśli się dogadamy z Rosją, to okej. W tej debacie poruszono też bardzo istotną kwestię dotyczącą zabijania dzieci poczętych w Stanach Zjednoczonych. Kilka miesięcy temu w Stanach Zjednoczonych zmarł sędzia Sądu Najwyższego Anthony Scalia, bezkompromisowy obrońca życia i rodziny. Kolejny prezydent USA nominuje jego następcę, a trzeba pamiętać, że to stanowisko dożywotnie. Panie Trump, jest pan pro-life, ale chcę zapytać konkretnie, czy chce pan, aby sąd, w którym nominowani przez pana sędziowie uchylą orzeczenie Roe kontra Wade, w rzeczywistości dające kobietom możliwość dokonywania aborcji? Jestem pro-life i będę wybierał takich sędziów, którzy też są pro-life. Ta kwestia wróci do poszczególnych stanów. Zdecydowanie popieram orzeczenie Roe Center Wade, które gwarantuje konstytucyjne prawo kobiety do podejmowania najbardziej intymnych i trudnych decyzji dotyczących jej zdrowia, jakie można sobie wyobrazić. Moderator debaty przypomniał, że Hillary Clinton w przeszłości głosowała za możliwością tzw. aborcji bez ograniczeń, bez względu na zaawansowanie ciąży. Była sekretarz stanu zapowiedziała, że będzie wskazywać do Sądu Najwyższego takich sędziów, którzy będą popierać aborcję oraz środowiska mniejszości seksualnych. Ta ostatnia debata pokazała, że w Stanach Zjednoczonych także toczy się ostry spór o ideowy kształt państwa, podkreśla profesor Mieczysław Ryba. Mamy do czynienia, tak jak w Europie, ze sporu z prawicy i lewicy, a tu już inne kwestie wchodzą. Kwestia cywilizacji życia i cywilizacji śmierci, więc aborcji, eutanazji, kwestii rewolucji genderowej. I tu są dokładnie porównywalne odzwierciedlenia i w tym sensie Clintonowa o wiele bardziej reprezentuje politykę Obamy, a więc politykę rewolucji kulturowej. Jakie znaczenie mają przedwyborcze telewizyjne debaty w Stanach Zjednoczonych? Czy ta ostatnia przechyliła szale zwycięstwa na korzyść któregoś z kandydatów? Debaty w amerykańskiej praktyce politycznej są bardzo istotnym elementem każdej kampanii, ale podkreślmy wyraźnie, że mówimy tutaj o pewnym rytuale, o pewnej ceremonii, a debaty rzadko, bardzo rzadko są wydarzeniem politycznym, które zmienia faktycznie przekonania, zmienia praktyki wyborcze społeczeństwa. Mówi dr Rafał Kuś z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już za niespełna 3 tygodnie poznamy 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Amerykanie wybierają swego przywódcę co 4 lata. Głosowanie odbywa się tradycyjnie w pierwszy wtorek po pierwszej niedzieli listopada. To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Magdalena Rząd, zapraszam na prognozę pogody. W nocy przeważnie około 4-6 stopni, chłodniej w Białymstoku 3 stopnie Celsjusza. Jutro rano w południowo-zachodnich i środkowych regionach po ustąpieniu mgieł przejaśnienia. Na pozostałym obszarze pochmurno, a także możliwe opady deszczu lub mrzawki. I taka aura utrzyma się przez cały dzień, maksymalnie od 6-7 stopni na północnym wschodzie do 12-13 w zachodnich regionach. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i wschodu, ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1017 hektopaskali. A teraz zapraszam na prognozę pogody na kolejne dni.
sobotę na zachodzie pogodnie, deszcz może spaść na Pomorzu Zachodnim. Na pozostałym obszarze pochmurno, a także opady deszczu lub mrzawki. Od 7-9 stopni na wschodzie do 12 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z południa i wschodu. W niedzielę w północnych regionach zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze więcej pogodnego nieba. Od 8-10 stopni na północy i zachodzie do 11-13 na pozostałym obszarze. Powieje umiarkowany wiatr z południa.